I will be monitoring everyone's vitals for signs of continued trauma. Human understanding of physics has until now shown no indication that such a thing is possible. And yet, we have now encountered two individuals physiologically identical to unique humans we already know, possessing knowledge and technology that it seems improbable for them to otherwise have. It is indeed possible that they are telling the truth, that this unity does exist. More data is required. That would at least verify the assertion that the artifacts are necessary to reach the unity. Yes. Human understand. And yet, we have now encountered two individuals physiologically identical to unique humans we already know, possessing knowledge and technology that it seems improbable for them to otherwise have. It is indeed possible that they are telling the truth, that this unity does exist. More data is required. With every additional mission we complete, that possibility becomes less and less likely, presented with the increasing amount of evidence that corroborates their story. It is likely that the Starborn are telling the truth. Commencing item exchange protocols. Hey, I've been talking with the others, and I'd like to get everyone together to say goodbye. You know, to Barrett. Thank you. It wouldn't be the same without you there. I'll have everything set up in a few days. Mateo told us about your pilgrim's voyage. You found it, didn't you? The meaning of unity. Wait, say that again? Multiple universes? You can't possibly mean what I think you mean. Let's take a step back. This is everything we've been building towards, and the implications are a lot to take in. Could you explain the part about multiple universes one more time for everyone? Yes, I wouldn't mind a little more detail. That's why the Starborn want the artifacts so desperately. They're the keys to unlocking the infinite. I don't even want to think about the physiological changes you'd need to travel between universes. Plus what it would do to the mind? Enlightenment? Or oblivion? Like the Hunter.
you have the opportunity to reach the closest thing to your god that might exist. And you're second-guessing it? One doesn't approach the afterlife without some trepidation. I jak, panie Gloverku, jest w końcu 60 FPS-ów, czy nie? You're right. This is a lot to take in. Take some time to process, everyone. We finally have some answers. Now we need to figure out what to do with them. Not to make a sharp turn in a grand tale, but I got the eye fixed up. Bruised, but still blinking. Let me know when you're ready to follow up on what it's seen. If you are free soon, could we talk? I'm not sure when things will feel safer. But we have not been attacked again. Cóż poradzić, takie życie. Powiedz mi, czy teraz gra się dubluje tutaj z tym, gdy ja mówię? Czekaj, przesunę trochę. Słychacie jakoś strasznie? To słuchawki podłączę. Zaraz, gdzie miałem ten klawisz? Mute. Dobra, teraz mi powiedz, czy jest dźwięk w grze. Jak się przełączyłem z monitora na słuchawki. Więc tak, co jest celem misji przede wszystkim? Dawno nie grałem, to już zapomniałem, jakie klawisze są do użycia. To ostatnie mignięcia. Porozmawiaj z Wladimirem. Muszę spotkać się z Wladimirem Salem i porozmawiać z nim o szukaniu kolejnych artefaktów w odległych zakątkach kosmosu. Laguje? Ciekawe z czego. Bo ja tu mam zero zgubionych klatek, jeśli chodzi o transmisję. Więc pytanie, z czego to się dzieje? Z czego to się bierze? O, mam dwa punkty. Nawet nie zauważyłem. Powiedz, no panie, co tu teraz wykombinować, jeśli chodzi o punkty? Teraz tak, to już mam chyba na maksa. Tak, 4x4, czyli jeśli chodzi o udźwig, to już jestem silny jak Gloverek. Handel mam też na maksa. Perswazję mam też na max. Co tu jest? Kradzież, tak 2x4. Nie wiem właśnie, czy to rozwijać. Negocjacja 1x4 to już chyba jest wystarczające. Tutaj sobie pchnąłem, jeśli chodzi o punkty na certyfikację strzelby. Enkodowanie, myślę, że to jest problem. Następnym razem spróbuję jeszcze wsadzić jakąś starą kartę i nią. Bo ja teraz w tej chwili koduję jednocześnie OBS-em i też nagrywam drugim enkoderem tutaj Mirili Section. Może to jest przyczyną. Bo teraz tak naprawdę dwa filmy się kodują, a jeszcze oprócz tego to, co leci na Twitcha, to jest przecież skalowane i to może być problem. Poczekaj, to zróbmy tak. Ja to na chwilę zatrzymam. Dobra, zatrzymałem. Powiedz mi, czy teraz jest jakaś różnica. Tylko to zaraz na obraz wyskoczę. Skaner mam na 1x4. Właśnie pytanie, czy ten skaner podbijać. Tutaj jedyne, co mi to da, to jest przybliżanie, czyli można powiedzieć, że taki zoom. Zaraz by tu okno przełączyłem. Co następne? Jeśli chodzi tutaj o to, to tutaj troszeczkę rozbudowałem, techniczne. Więc tak, plecaki odrzutowe mam 2x4. I tutaj trzeba będzie jednak ten plecak jeszcze podbić. Dostępna jest ranga trzecia. Paliwo plecaka odrzutowego odnawia się szybciej, to oznacza, że będę mógł się szybciej poruszać, czyli to jest dobra opcja i to sobie wezmę. Wykonaj skok za pomocą plecaka podczas walki 50. No nie jest to nie do zrobienia. Więc tak, jeden punkt już zużyłem. Pilotaż też chyba dosyć ważna rzecz. Mam 1x4, dostępna jest ranga druga. To od razu podbiję. No i to tyle, jeśli chodzi o wydawanie punktów. Myślę, że to będzie potrzebne po to, żeby lepsze statki pilotować, więc to jest taki must have. Co tu jeszcze jest? Systemy celownicze.
tutaj pewnie też będę to podbijał, ponieważ to powoduje, że czas będzie zwalniać, czyli będzie można troszeczkę lepiej, czy tam łatwiej raczej celować. Ładowność mam 3x4, to też jeszcze będę musiał podbić, ale to jeszcze kilka skoków przede mną, ponieważ dzięki temu statek będzie więcej mógł gromadzić. Teraz tak, systemy osłon. To się może przydać, aczkolwiek niezbyt dużo walczy. Systemy silników, prędkość maksymalna. Okej, co tu jest dalej? Broń rakietowa statku powoduje 10% więcej uszkodzeń. Cząsteczkowa. Roboty, budowa statków. Pozwala na instalację ulepszonych modułów statków. Tu już jeden wybrałem. Który poziom? Czekaj, jak to schować? Ctrl, Shift, F8 chyba chowało, tylko ja się wyrzucę do menu, że mi tego... Nie? A nie, F6 chyba chowało. Tak, dobra, schowałem już to. Wracając do punktów, jeszcze tylko zobaczę. Konserwacja statków. Naprawa to mało ważne, ale tutaj. Broń elektromagnetyczna, przeciwnicy... No, nie walczę, jak już wspomniałem, za dużo, jeśli chodzi o walki kosmiczne. Troszkę spierniczyli ten cały symulator, jeśli właśnie chodzi o walki w kosmosie. O, to jest dobre. Gdy unosisz się w powietrzu, czas zwalnia, a świat wokół ciebie porusza się 70% wolniej. I to by było dobre, dajmy na to, do celowania we wrogów. Mogłoby się to przydać. Uzbrojenie elektromagnetyczne. No ja wiem, że to przez expa idzie. Tylko tak, co tutaj robić? Właśnie, o, nie podoba mi się bardzo to, że te tutaj wyższe kategorie są zablokowane. Tak naprawdę nie wiadomo, co tu jest, dopóki czegoś nie zaczniesz rozbudowywać. Troszkę to jest wkurzające. Co ja tam mam? Status zdrowie, B. Skręcenie i kontuzje oraz zwichnięta kończyna. Więc to było na tyle. Teraz trzeba porozmawiać z Vladimirem. These last glimpses from the eye are from the farthest fringes of known space. Could be the only remaining pieces outside the hands of the Starborn. Jak teraz jest jakoś lepiej? A teraz znowu włączę to nagrywanie. The eye still got some final sights left. Aye. The blackest sea seems less of a concern when there are sharks leaping out at you. Catch a smile out there. Tylko teraz ja tutaj obiecałem, że za 5 dni na pogrzeb się udam. Pytanie właśnie, czy gdzieś wyruszę, czy nie przeminę tego niechcący. Zaczekaj na pogrzeb. Pozostałe, choć z drugiej strony tutaj będzie odliczanie, 5 dni jest. Więc może jednak zdążę. Dotrzyj do celu Freya 3 i Sumati. Za dużo dźwigasz. No to jest wkurzające w tej grze. Ile ja teraz dźwigam? 275. Constellation has suffered losses before, although... Trzeba by pójść coś sprzedać. Oh,
Never getting used to that. Wydaje mi się, że jak się prześpię, to wtedy też to minie. Zaraz zobaczymy. Ta umiejętność jest dobra, ponieważ możesz tutaj dłużej biegać, nie trzeba wtedy stać jak klocek i czekać, aż się ten tlen odnowi. Czekaj, szybki zapis to było F5, nie? Strasznie mi się tak gra, wiesz, jak do tego terminala wchodzę. Więc tak, co by to opchnąć? Może zasoby? A, to 14 kosztuje, nie tyle mam. Tu jest irydu mam trochę. Reszta jest po jednym. Uzbrojenie to już chyba wszystko. A różne. $225 to powinno wystarczyć. Resztę wrzucę do statku. To ja nie wiem, czy ja tą moc mam. Śpi jedna godzina i zobaczymy właśnie, czy zaraz się wyleczy. Wypoczęcie, czyli tak naprawdę nie za wiele się to zmieniło. Teraz tak, przenieś. Wzrzucić chcę zasoby. Wszystkie klawisz te. No i to jest denerwujące, że tutaj nie widać, ile jeszcze zostało, jeśli właśnie chodzi o pojemność docelowego obiektu. Trzeba wchodzić i sprawdzać. Więc tak, to już jest zapchane. Ja jeszcze mogę swojemu towarzyszowi wypchnąć. I'm up for a little adventure. Hey, if you find a new pistol, I'd be obliged. I panie, ekwipunek. Pojemnik całkowicie wypełniony, ale już mam 164. Jednak minus jest taki, że jak teraz pójdę gdzieś walczyć, to niestety będzie problem, bo nie za dużo tego pomieszczę. Więc tak, wystartujmy.